Siema wszystkim, z tej strony Soli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa, więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samym górze na ekranie. Jeżeli was załadowało, podchodzimy do tego miejsca, klikamy E i klikam potwierdź. Jeżeli to zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Teraz idziemy sobie dokładnie do tej mapy tutaj w tym miejscu. Musimy sobie na nią wejść i teraz tutaj będzie po prostu takich kilka mapek i musimy sobie wejść na piątą od lewej. Klikamy sobie tutaj G i czekamy po prostu, aż was załaduje. Jeżeli was przeteleportowało, idziemy sobie do tego miejsca, tutaj będzie raid, musimy sobie wskoczyć do tego i teraz, jeżeli was przeteleportowało, to musimy sobie pójść do pierwszego miejsca, czyli dokładnie będzie ono tutaj. Tutaj będzie taki matchmaking, zaraz wam pokażę, który. Dokładnie będzie to ten. Podchodzimy do niego i w tym miejscu musimy się zbudować 3 rampy, podłogę i 5 ramp w lewo. Teraz musimy sobie kliknąć E i będzie nas teraz przeleportowało do takiego miejsca i musimy sobie pójść tutaj w lewo, teraz tutaj na środek, do tamtego dokładnie kamienia. I tutaj będzie pierwszy przycisk, który sobie klikamy i za niego zaczniecie dostawać expa. Jeśli kliknęliście, to teraz się wracamy, idziemy sobie do raid, idziemy sobie do kolejnego miejsca, czyli musimy się tutaj wrócić dokładnie do tego miejsca, w którym byliśmy, więc znowu tam wchodzimy. Wchodzimy tutaj, klikamy sobie E, on nas znowu przeteleportuje i teraz idziemy sobie jeszcze do jednego miejsca, czyli tutaj na górę. Jeżeli tutaj na górze będziecie, musimy tutaj zbudować się po prostu 4 rampy do góry i 4 podłogi. I w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który da nam expa i teraz idziemy sobie do kolejnego miejsca, czyli teraz wychodzimy sobie znowu tutaj raid i musimy sobie teraz, jeżeli tutaj będzie takie coś jak open in 20 minutes, czyli 20, to musimy się podejść do tej ryby. Podchodzimy do niej i tutaj nad nią będziemy się zbudować do góry 4 razy. Jeżeli tutaj będziecie, robimy dowolną emotkę, która nas przeteleportuje dokładnie do tego miejsca. Musimy sobie teraz wejść tutaj dokładnie na dach. Na kolejny tutaj na garaż i w tym miejscu na garażu musimy się zbudować 4 rampy do góry. Dwie rampy, przepraszam, czyli dwie rampy, raz, dwa, teraz podłogę i 8 ramp w lewo. I w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy, za niego także zaczniecie dostawać expa i teraz sobie musimy jeszcze raz wrócić do tego miejsca, w którym byliśmy właśnie dokładnie teraz, więc wracamy sobie do tej budowy, którą zbudowaliśmy i wykonujemy dowolną emotkę i tym razem musimy po prostu przejść sobie nie tam, gdzie wcześniej, tylko tutaj idziemy. Tutaj będą takie fajne drzwi, do których musimy sobie się udać. Wchodzimy do nich, schodzimy na dół i po lewej stronie będzie takie szare auto, na które będzie secret. Klikamy sobie go, za niego zaczniecie dostawać expa. Idziemy sobie teraz do kolejnego miejsca. Będzie taka statuetka, jeżeli się nie mylę, od pierwszego, dokładnie tutaj będzie taka ryba. Podchodzimy sobie do niej i tutaj przy niej musimy zbudować 7 ramp do góry. Jeżeli to zbudowaliście, to teraz 7 podłóg w lewo. W prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 i 7. I w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy i musimy teraz dostać się na sam koniec. Klikamy sobie na Atlantis Power i za niego także zacznie dostawać expa. Teraz idziemy sobie do ostatniego miejsca i tutaj będzie taki fioletowy, o dokładnie to. Musimy sobie do tego się udać. I w tym miejscu musimy zbudować rampę dokładnie tak. I musimy jeszcze takich samych zbudować 5. Budujemy podłogę i 4 rampy w tył, czyli tak dokładnie nad wodę i w tym miejscu będzie ostatnie pomieszczenie, do którego sobie idziemy i teraz musimy wskoczyć dokładnie na ten gejzer, wskakujemy na górę i on was powinien tak wrzucić dokładnie tutaj, wchodzimy na ten taki największy meteoryt i tu będzie taki ludzik, do którego musimy podejść i na nim będzie secret. Klikamy sobie E i za niego także zacznie dostawać expa. Więc dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego expienia. No i widzimy się już w kolejnym filmie. Siemanko!